pełnym przekonaniem namawiam wszystkich, szczególnie młodych czytelników, do czytania dramatów Witkacego. Powieści też są wypełnione wieloma zagadkami i praktycznie całym polskim, nie tylko polskim kodem kulturowym, ale dramaty to jest koncentrat, który ja określam mianem Matrixu. Czytając dramaty Witkacego, mam wrażenie, że rzeczywistość, która mnie otacza, rozbija się na piksele, na atomy, które ja nie tylko potrafię wreszcie zrozumieć wzajemne relacje między nimi, ale wręcz wyobrażam sobie siebie jako takiego Neo, który potrafi je przestawiać, który potrafi je łączyć. 20 zachowanych do dziś dramatów Witkacego to cały kosmos, w którym można nie tylko znaleźć coś dla siebie, ale wręcz mam wrażenie, że tak jak wyobrażał sobie rolę czystej formy Witkacy, można po prostu dotknąć tajemnicy istnienia i można zrozumieć wręcz istotę bytu. Czyli każdy z nas, czytając dramaty Witkacego, czy ma 15, czy 105 lat, może stać się na chwilę wielkim filozofem.